działo się na Zachodniej dzisiaj, tyle wam powiem. Rzadki widok w Warszawie, lokomotywa EU07334. Stare, dobre, ładne reflektory, a tutaj ma reflektory nowsze, EP07517. Pytanie, które wolicie? Ja wolę zdecydowanie te. Cudowny widok. Akurat teraz Sylwia kręci to na żywo. Mamy SM42, EU07 w duecie z jakąś siódemką i skład rusza. Tam jest jakiś pan. I rusza skład. EP07-10-5-5. Orzeszkowa dzisiaj na dwóch siódemkach. Pozdrawiam mechaników. Ta druga jechała na zimno, czyli nie była podłączona do trakcji. Czyli to jakiś jest przejazd techniczny. Ale dzisiaj nam pięknie się wydarzyło. Na Zachodniej mamy stonkę, teraz flirt i tutaj mamy siódemkę. Intercity Zamenhof, wrocławska EP07-1006. Jeden trapezowy pantograf w górze, a na czele składu jest druga lokomotywa. A na czele Zamenhofa EP07-517. Oba pantografy przy trakcji. Zobaczymy, jak wygląda z przodu siódemka. Czoło bardzo ładne oczywiście, ale też zmodernizowane. A zobaczcie, SM42 199 z wagonami z tłuczniem. Mamy husarza z Intercity Chopin. EU44003. Rusza pociąg międzynarodowy Chopin. Wagon sypialny czeskich Trach do Pragi. Polskie wagony pojadą do Bochumina. Wagon do Budapesztu. Sypialne wagony i wagon z miejscami do leżenia. Wagony do Wiednia. A tam nagrywa Sylwiaka podróże. A tak naprawdę robi transmisję na żywo. Wjeżdża Intercity Batory do Terespola EP09036. Węgierskie wagony. Wszak to pociąg z Budapesztu. Intercity Warta. Piękny start epoki. Wagon pierwszej klasy węgierski. Wagon restauracyjny. Grupa wagonów klasy drugiej. I wagon czeski z Bochumina. Bezprzedziałowy.
czeski przedziałowy, czeski bezprzedziałowy i czeski przedziałowy, taka mozaika. Teraz stare spotyka się z nowym, pendolino podjechało, naprawdę pięknie się prezentuje ta stonka na zachodniej, startuje ED250. ...004 z Gliwic do Warszawy Wschodniej. I zatem jeszcze tylko postój na Warszawie Centralnej. Tak patrzę, frekwencja poniżej 50%. I to grubo, tu prawie pusty wagon przedostatni i kilku pasażerów w jedynce. A tu mamy klasycznego kibelka. I pojawił się skład piętrowy do Mińska Mazowieckiego. O. Rusza piętrus. Być może jest to piętrus z Grodziska do Mińska, zaraz sprawdzę. To co widzisz, co znaczy? Tak, z Grodziska. Czyli co, są te bombardiery i jeszcze jakie są? Tor pierwszy przy peronie 6, EP07-10-10. I mamy TLK Uznan. Ała, moje uszy. Masakra, masakra. Naprawdę to było straszne. I proszę, kolejna para, że tak powiem, lokomotyw, siódemek. Takie szczęście. Rusza Intercity Zamenhof. Dynamiczny start. Jeżeli dobrze pójdzie, to za chwilkę będzie z sąsiedniego peronu startować kolejny skład. Tak się dzieje. Oj, mamy świnkę EP08006. Taka kumulacja pociągów. A ja podejdę zobaczyć w ogóle skąd ten skład jedzie. To jest Odra. O proszę, dzisiaj z siódemką oraz z ósemką. Odra, czyli skład z Berlina do Warszawy Wschodniej. Z wagonem restauracyjnym i wagonem pierwszej klasy na końcu składu. Bardzo ciekawa sytuacja, te dwa starty naraz w kierunku wschodnim, a my czekamy na TLK Nida.